przyciągnij miłość, prawo przyciągania, czy być może coś wam to już mówi? Jeżeli tak, to myślę, że dzisiejsza audycja nie będzie zaskoczeniem, a być może będą tacy, którzy po raz pierwszy usłyszą te hasła i będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w Zostaw Wiadomość. Nazywam się Tomasz Kosiorek i spędzę z wami niespełna dwie godziny. Do północy potrwa nasze spotkanie, a dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Przybysz, autorka książki Przyciągnij Miłość. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Oprócz tego jesteś coachem. Tak chyba można byłoby powiedzieć bardzo ogólnie, bo tych szczegółowych funkcji jest bardzo dużo, ale coach to chyba to określenie, które wszystko w sobie zbiera. Książka Przyciągnij Miłość to nie jest pierwsza rzecz, którą wygenerowałaś, bo od jakiegoś czasu spotykasz się z ludźmi, pracujesz jako coach, ale przekazujesz też ludziom swoje pomysły na to, jak, no właśnie, przyciągnąć miłość. To trochę brzmi jak szarlataneria, wiesz, rzucić zaklęcie, jakaś laleczka wudu może. Myślę, że za daleko się posuwasz. Ja bym to bardziej nazwała działaniem w zgodzie z prawami wszechświata. Ja nazywam wszelkie prawa typu prawo przyciągania, prawo odwzorowania, czyli to, co wewnątrz ciebie, to i na zewnątrz się zdarza w twoim życiu. Czyli to, jaki jesteś tak naprawdę w twoim wnętrzu, odzwierciedla to, co się przydarza w twoim życiu. I koresponduje z tym też prawo przyciągania. Jeżeli twoje myśli i twoje uczucia są pozytywne i wiesz, czego chcesz, to de facto masz większe szanse na to, żeby przyciągnąć to, czego chcesz. Tu nie ma nic z magii. Po prostu tak jak siła grawitacji, działa też prawo przyciągania. Czy widziałeś kiedykolwiek, jak wygląda prąd w gniazdku? Nie. No, wtedy, kiedy iskra przeskakuje jedynie. Tylko wtedy. Ale nie masz dowodu, że on działa i jak działa, prawda? Tak samo jest z prawem przyciągania. Poprzez to, jakie myśli generujesz, zachowujesz się mniej więcej tak jak radar, który wysyła myśli o określonej częstotliwości. Jeżeli są to myśli generalnie pozytywne i za tym idą pozytywne uczucia, to też przyciągasz do swojego życia odpowiednie okoliczności i sytuacje, które odpowiadają dokładnie twoim myślom i twoim uczuciom. No wiesz, z prądem jest ten komfort, że można go zmierzyć woltomierzem na przykład. Mm-hmm. I amperomierzem, tak. To są takie urządzenia, które kojarzą mi się głównie z lekcją fizyki. Natomiast jeżeli chodzi o prawo przyciągania, no to już trudno je zmierzyć na jakimś przyrządzie i nasz umysł naukowy czuje się głodny. Okej. Okay. Trudno go zmierzyć, jak działa prawo przyciągania, natomiast łatwo zmierzyć, jak działa prawo przyciągania na podstawie sukcesów i różnego rodzaju efektów, które wywołało prawo przyciągania w życiu moich klientów i osób, z którymi się spotykałam. W książce, którą czytałeś, miałeś przyjemność przeczytać, jest mnóstwo referencji i historii osób, żywych osób, tak, które przyciągnęły do swojego życia miłość lub też poprawiły relacje w istniejących związkach. I ja w tej książce nie tylko mówię o tym, w jaki sposób przyciągnąć nową miłość, ale też jak poprawić relacje w istniejących już związkach, co bardzo często jest problemem wielu, wielu, wielu osób. No tak, jest na przykład historia żony alkoholika i nie ukrywam, że trudno mi było w nią uwierzyć. Pomyślałem, no coś to za prosto brzmi wszystko. Pewnie na potrzeby książki ta historia została też skrócona i jakoś skomasowana, natomiast myślę sobie, że dużo jest takich niuansów, w które pewnie trzeba byłoby wejść, żeby opowiedzieć, co to tak naprawdę jest. Wiesz, na tyle, na ile mogę posłużyć się historią Anny, żony alkoholika, tak jak sama to ona określiła, ponieważ fragment jej wypowiedzi umieściłam w tej książce, czyli jej recenzję i jej opinię na temat naszej wspólnej pracy. Zaledwie pracowałyśmy 3 miesiące niespełna. Mhm. I tak naprawdę praca jej polegała na pracy ze swoim wnętrzem, czyli na zmianie wewnętrznej, na wewnętrznej transformacji, na zmianie tego, w jaki sposób postrzega swojego męża, w jaki sposób postrzega to, co się dzieje w ich związku. I w momencie, kiedy ona zaczęła się zmieniać, to i małżeństwo, nastąpiła transformacja w małżeństwie. To nie znaczy, że ona musiała zmieniać swojego męża, ale inaczej na niego spojrzała i przede wszystkim zajęła się sobą. To, co mi się podoba, to szczególnie w tym, co napisała, to jeżeli przeczyta to jakakolwiek żona alkoholika, cytuję tutaj Annę, to pierwsze, co może zrobić dla siebie, to wzmocnić siebie, a nie czekać na to, żeby on się zmienił. No właśnie, w swojej książce piszesz, to, na czym skupiasz się przez większość czasu, urasta i nabiera znaczenia.
Często faktycznie, tak jak piszesz dalej, skupiamy się na wadach, zawsze je znajdujemy i to jest jedna z tych ślepych uliczek, o których piszesz. Ale czym jest tak naprawdę prawo przyciągania? Bo piszesz tutaj, że rozwiązaniem tych problemów jest koncentracja na pozytywnych cechach u innych i u siebie. Wtedy będziesz widzieć więcej tego, co dobre, tego, co działa, a mniej tego, co nie działa. Przyciągniesz partnerów o większej liczbie pozytywnych cech niż wad. Prawo przyciągania według definicji mówi, że emanujesz energią mentalną, która przyciąga do twojego życia ludzi, wydarzenia i okoliczności znajdujące się w harmonii z większością twoich dominujących myśli, dobrych i złych. Ludzie sukcesu to ludzie, którzy stale myślą pozytywnie i przyciągają do swojego życia pozytywnych ludzi, pozytywne pomysły, pozytywne okoliczności, dobrych, potencjalnych klientów. Czyli samospełniające się proroctwo. Dokładnie. Czasami w psychologii tak to się określa. Mm-hmm. A co to są te energie mentalne? Bo to już jest absolutnie, słuchaj, brzmi jak New Age. Słuchaj, energie mentalne, ja określam to po prostu energię twoich myśli, ponieważ wszystko jest energią, jak powiedział Einstein, prawda? Mm-hmm. Wszystko jest energią, tak? Zarówno twoje ciało, jak i twoje myśli są energią, jak i te przedmioty są energią, tak? O określonej częstotliwości. Tak samo nasze myśli, i ja to nazywam energią mentalną, czyli te myśli mają określoną częstotliwość, czyli określoną energię. Mhm. I albo ona jest pozytywna i wysyłasz wtedy pozytywne komunikaty do innych, albo też jest negatywna. Weźmy na przykład nadajnik radiowy, tak? Żeby... Radajnik to nawet byłoby niezłe określenie. Od razu by wiadomo było, że chodzi o radio. Radajnik. No widzisz, to akurat nowe powiedzenie na potrzeby tego radia. Ale gdybyśmy wzięli nadajnik, tak, radiowy, określonej częstotliwości, po to, żeby złapać, nazwijmy to, złapać określoną częstotliwość polskie radio Euro, trzeba wejść na określoną częstotliwość, tak? Tak samo nie można go złapać w momencie, kiedy wejdziesz na inną częstotliwość, tak? Zgadza się, nie będzie odbierało. Tak samo jest z myślami. W momencie, kiedy wysyłasz myśli o określonej częstotliwości, są to myśli pozytywne, tego, co chcesz zyskać, tak? I wierzysz w to, że możesz to uzyskać, tak samo dostajesz odbiór w postaci tego, co ci się zdarza. Często mówimy o ludziach, życiu, że nadajemy, tak, na tej samej fali. Dokładnie, więc... nadajemy na tej samej fali, czyli nadajemy na tej samej częstotliwości, nazwijmy to energii mentalnej, tak? Napisał do nas Mateo: kupiłem książkę Sekret, ale to chyba nie działa, nie jestem jednak bogaty. A tak poważnie, to sądzę, że to wszystko to opium dla mas. To ty się teraz tłumacz, czy opium dla mas, czy nie? Wiesz, nie chcę się tłumaczyć za książkę Sekret, bo ona sama siebie broni poprzez to, że stała się bestsellerem światowym, tak? I mnóstwo ludzi jej czyta. Aspekt, który ja poruszam w Przyciągnij Miłość, jest aspektem dotyczącym typowo relacji. Wiesz, w momencie, kiedy nie wykonasz żadnego działania, to tak naprawdę nie będzie żadnych rezultatów. Okej, kupienie książki to jeszcze nie jest wykonanie działania, tak? Mhm. Zmiana polega na tym, że po pierwsze uświadamiasz sobie, co możesz zrobić inaczej, w jaki sposób możesz inaczej myśleć, w jaki sposób połączyć te twoje myśli z pozytywnymi odczuciami, tak? Czyli z wysokimi, ja to nazywam, wibracjami, typu szczęście, radość, miłość, entuzjazm, tak? Spokój, a nie z niskimi wibracjami, czyli niskimi emocjami typu złość, nienawiść, prawda? Wtedy trudno tworzyć, trudno przyciągać, bo wtedy się przyciąga więcej złości, więcej kłótni, tak? Przy niskich wibracjach, czy też niskich emocjach. Co jest twoim zdaniem podstawowym błędem, jeżeli chodzi o szukanie miłości albo odnalezienie się w niej? Jakie podstawowe błędy ludzie popełniają? Myślę, że podstawowym błędem to jest to, że tak naprawdę nie doceniamy samych siebie i nie znamy siebie na tyle dokładnie i nie cenimy swojej wartości, że tak naprawdę przyciągamy osoby, nazwałabym to bardzo często tak zwane niekompletne. Równie tak samo, jak myślimy o sobie samych. Niekompletne to takie straszne określenie. Wchodzimy. Ja określam to niekompletne oczywiście z całym szacunkiem dla wszystkich, ale jak popatrzę na związki moich klientów, czy też osób, które się do mnie zwracają, bo często są to pary, które znam, z nami jedną osobę i znam drugą osobę, więc bardzo, bardzo często się zdarza, że dobrali się na podstawie własnych jakichś podobnych wzorców, tak? Czyli własnych kompleksów. Może łatwiejsze słowo
do zidentyfikowania. Podobnych rzeczy im brakuje. Tak, podobnych rzeczy im brakuje, albo podobne rzeczy wynieśli ze swoich domów rodzinnych. I właśnie te podobne rzeczy, czyli na przykład brak poczucia własnej wartości, bardzo, bardzo częste, bardzo często się to zdarza wśród osób, które spotykam na swojej drodze, że mają niskie poczucie wartości, nie akceptują siebie, nie kochają siebie wystarczająco mocno, żeby przyciągnąć nie tylko miłość, ale też wspaniałą pracę, prawda? No właśnie, tylko problem, co zrobić z tym, żeby pokochać siebie, no to nie jest prosta sprawa. Co to znaczy nie jest prosta sprawa? No, jeżeli przez ileś lat nie kochaliśmy siebie, to co, tak nagle się przestawimy, przełączymy jakiś przełącznik i nagle nam się zmieni? W momencie, kiedy zastosujesz określone narzędzia, chociażby te, które ja proponuję, bardzo proste, zmiana negatywnych wzorców na pozytywne komunikaty, tak to nazywam, tak to określam, i jak gdyby programowanie, czy też słuchanie tych komunikatów odpowiednio często, spowoduje zmianę chemiczną w mózgu, tak mówią naukowcy, że w ciągu 21 dni zmienia się chemia w naszym mózgu w momencie, kiedy programujemy, czy też tak jak programujemy komputer, tak jak wgrywamy program do komputera, tak samo możemy wgrać go do naszego umysłu. Bo skąd się wzięły te dotychczasowe wzorce, jak myślisz? No, ktoś nam je wsadził tam. Ktoś nam je wsadził, mózgu. Albo pozwoliliśmy je wsadzić, tak? Bo słuchaliśmy czegoś bardzo często i uwierzyliśmy w to, że jest to prawdą, na przykład, że do niczego się nie nadajesz, tak? Być może często to ktoś słyszał, albo słyszałeś to często, wobec tego uwierzyłeś w to, świadomie czy podświadomie, gdzieś przyjąłeś to jako swój własny wzorzec. W jaki sposób to się stało? Słuchając. Więc w ten sam sposób, słuchając, możesz wgrać takie komunikaty pozytywne, które będą ci służyły. Sangre pisze, szczerze wierzę w moc sprawczą naszych myśli, choć mam czasem problem z korzystaniem z tego w życiu. Czuję, że ta książka to dokładnie to, czego potrzebuję na tym etapie mojego życia. Potrzebuję zmian, właśnie takich zmian i dlatego bardzo się cieszę, że właśnie o tym dzisiaj rozmawiacie. No to ja myślę, że pierwszy egzemplarz w pierwszym studiu na dobry początek możemy podarować i myślę, że z autografem autorki. Felek napisał, szukanie miłości? Miłości się nie szuka, sama się znajdzie. No, ty piszesz o przyciąganiu miłości. Wiesz, on ma dużo racji. Miłości się nie szuka, bo w momencie, zobacz, kiedy się skupiasz na szukaniu, to tak naprawdę szukasz, tak? Szukasz, ale nie znaczy, że znajdujesz, tak? Sama się znajdzie, to jest bliższe, że tak powiem, prawu przyciągania, nie na zasadzie takiej, okej, nic nie będę robił, ona sama przyjdzie, ale też wykonam jakieś inspirujące działania, jak ja to nazywam, czyli coś, co podpowiada mi moje serce, albo coś, co podpowiada tobie twoje serce, tak? Czyli bardziej takie działania intuicyjnie. To ma rację dużo. Sama się znajdzie w momencie, kiedy będziesz podążał za swoją intuicją. Powiemy dzisiaj jeszcze o tych, przepraszam, inspirujących działaniach, które możemy wykonać. A przypominam, że do północy będziemy dzisiaj rozmawiali o przyciąganiu miłości. Być może komuś udało się już przyciągnąć, a jeżeli chce o nią zadbać, to myślę, że też może w naszej dzisiejszej audycji i rozmowie znaleźć coś dla siebie. Przypominam, że 2100 to jest nasz numer SMS-owy dla tych wszystkich, którzy chcą się odezwać w tych 160 znakach, ale jeżeli ktoś potrzebuje dłuższej formy pisemnej, to zostaw @polskieradio.pl, cały czas jest do waszej dyspozycji. Telefon 022 645 2100. Zostaw wiadomość w Polskim Radio Euro. Zapraszam. A my dzisiaj rozmawiamy o przyciąganiu miłości. Napisała do nas Ola, ale zanim Ola, to może jeszcze SMS od Witolda, 15 minut audycji, a ja na kolanach. No naprawdę, Witold, no, uspokój się trochę. Chciałbym mieć takiego coacha dostępnego w każdej potrzebnej chwili. Jestem niedowiarkiem. Orety też chce książkę. No, tym razem nie będzie. Będę twardy i powiem, że tym razem nie. Może trzeba ponieść też taki wysiłek, żeby poszukać jej w księgarni. Niekoniecznie od razu kupić. Można przejrzeć i zobaczyć, czy to jest coś dla ciebie. Cześć. No dobrze, ale czy może być tak, że wysyłam pozytywne myśli, ale wokół mnie nie ma tych wartościowych osób? Ostatnio mam takie wrażenie. Pozdrawiam, Marcin. Świetnie. Mam dla tego pana, który napisał, że chciałby mieć książkę, to może tak coś na początek, jako przedsmak, przedsmak książki. Na stronie www.przyciągnijmiłość.pl/raport znajdzie gratis 20 stron na temat 7 najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi moje, między innymi na temat przekonań, na temat seksu. Także polecam www.przyciągnijmiłość.pl/raport, gratis.
No dobrze, a co z tymi wysyłanymi dobrymi sygnałami, ale ludzi, którzy mogliby na nie odpowiedzieć, chyba nie ma? Tu nie do końca się zgodzę, że ludzi takich nie ma. Widocznie jest środowisko, w którym obraca się ta osoba, czy obracasz się, zwrócę się do tej osoby bezpośrednio, w której się obracasz. Widocznie to nie są te osoby, które, z którymi powinieneś przebywać. Pamiętam z doświadczeń moich własnych i doświadczeń moich klientów i osób, z którymi pracowałam, zarówno na warsztatach, jak i coachingu osobistym, wielokrotnie musiały niektórym przyjaciołom po prostu powiedzieć: dziękuję, do widzenia, dziękuję, że mi służyła ta przyjaźń przez jakiś okres czasu, ale dalej mi ona nie służy. Bo wyobraź sobie sytuację, kiedy ktoś bez przerwy dzwoni do ciebie i przez pół godziny opowiada ci, jak jest źle. Jakie komunikaty wysyła wtedy, prawda? A ty wychodzisz po takiej rozmowie bardzo zmęczony, przemęczony, ponieważ słuchasz koleżanki lub kolegi o tych wszystkich negatywnych uczuciach, emocjach, które ma do ciebie do przekazania. No wiesz, ale może jest źle, może się zmaga z depresją i wtedy trzeba byłoby mu pomóc. Tak, ale mój drogi, wyobraź sobie, ile można powtarzać ten sam temat wielokrotnie, tak? Ten sam komunikat, jeżeli ktoś do ciebie dzwoni, każdego dnia mówi: o, jak mi źle, bo nikt mnie nie kocha, nie mam partnera, to się nie udaje, tamto się... I co, powtarza się to codziennie. Ja zawsze moim klientom mówię tak: słuchaj, jeżeli ta nie możesz tego dalej znieść, prawda, to po prostu powiedz swojej koleżance, swojemu koledze, że przestań, po prostu nie opowiadaj mi o tym, zrób coś z tym, tak? Mhm. Zacznij z tym coś robić, idź do psychologa, idź do coacha, kogoś, kto ci może pomóc w danej sytuacji. Ruszyć z miejsca. Dokładnie. Dla tych wszystkich, którzy będą chcieli coś sprawdzić, mamy zadanie, teraz trzeba będzie sobie zorganizować kartkę i ołówek. Dobrze byłoby, żeby nie były zbyt małe, bo nie warto się ograniczać, więc kawałek papieru i coś do pisania się przyda. A ćwiczenie będzie za kilka minut, więc jeszcze chwilę oddechu, żebyście nie rzucali się jakoś strasznie po ten papier. Ola napisała: wiecie, co mnie denerwuje w mojej mamie? Że twierdzi, iż kobieta nie powinna się uganiać za chłopakami, że w SMS-ach nie powinny pisać chłopakom, że tęsknią. Nie wiem, jaki jest stan faktyczny, jak kobiety powinny albo nie powinny, natomiast myślę, że jest tutaj coś ciekawego. Mama ma jakieś przekonanie, które mam wrażenie, że bardzo próbuje sprzedać Oli. Olka się trochę broni, ale myślę, że czasami nawet jak się bronimy i mówimy, że nas to denerwuje w kimś, to nie zaprzeczamy, że wcale tak nie jest. No i tutaj zaczynamy rozmawiać o naszych przekonaniach. Tak, tu jest bardzo ciekawy temat dotyczący przekonań i wzorców na temat związków. I ujęłam to tak, że najczęściej pojawiające się wzorce to jest to, że trzeba poświęcać się dla partnera, tak? Że jedynie bycie z partnerem uczyni mnie szczęśliwym. Całą serię przekonań podaję też tutaj, ale w ćwiczeniu będziemy mogli je też zidentyfikować. I kolejne przekonania to, że czuję się samotny, jeśli nie jestem z partnerem, z partnerką. Albo że przeciwności się przyciągają. I Ola tutaj rzeczywiście zauważyła słuszną rzecz. Jeżeli to, co mówi mama, ją w jakiś sposób denerwuje czy też drażni, to ma do wyboru albo nie słuchać tego, co mówi mama, tak, w tej kwestii, albo zastanowić się, czy rzeczywiście czasami pisząc do swojego chłopaka nie przesadza w tej komunikacji. To jak gdyby jest bardzo sprawa indywidualna, prawda? Na ile ta komunikacja jest wzajemna, prawda? Czy tylko ona do niego pisze, że tęskni, czy też on pisze do niej, że tęskni. To wtedy jest wzajemność, prawda? Gdzie jest ta równowaga między... Fakt, że jest faktem, że łatwiej jest, gdy mężczyzna poluje na kobietę, mówiąc tu jak myśliwy, niż wtedy, kiedy kobieta za nim biega. Wtedy jak gdyby traci troszeczkę na wartości według nawet tutaj psychologii ewolucjonistycznej. No właśnie, bo jesteś zwolenniczką ewolucjonizmu i on się często pojawia na stronach twojej książki i zastanawiam się, nie masz czasami ochoty, żeby to jakoś podważyć, zanegować, powiedzieć, może to tak nie jest? Wiesz, ja to podałam na zasadzie tego, żeby każdy, kto przeczyta to w książce, mógł sam ustosunkować się do tego. Czy rzeczywiście on w to wierzy, że numer jeden dla mężczyzny w kobiecie to jest właśnie jej uroda, tak, i seksualność, czy też numer jeden dla kobiety w mężczyźnie jest jego status materialny i też zasoby ekonomiczne, to każdy musi sam zdecydować dla siebie, co jest dla niego ważne.
Napisał do nas Michał: ja również przestałem szukać miłości, niemniej jednak wciąż pozwalam się odnaleźć. Podchodzę z uśmiechem do ludzi, a oni do mnie i to jest prawdziwy sekret. No, jak rozumiem, Michał to już rozgryzł i ma to za sobą i będzie praktykował na co dzień. Mam cudowną kobietę, bardzo ją kocham, lecz jesteśmy ze sobą już 3 lata i staliśmy się jak stare małżeństwo. Nasz związek przestał się rozwijać. W większości to moja wina. Nie potrafię już dać jej takiego uczucia jak kiedyś. Czy nie umiem? Zastanawia się Paweł. Ciekawe, co na to coach. A czy, Pawle, potrafisz to uczucie dać sobie? Czy zastanawiałeś się nad tym, w jaki sposób możesz siebie bardziej pokochać? To jest tak trochę jak z metaforą z dzbanem, tak? Możesz nalać do niego tyle wody, ile się zmieści, tak? Ale jeżeli dzban jest pusty, to jak gdyby nie jesteś w stanie napełnić żadnej szklanki tą wodą, tak? Tak samo jest z miłością. Jeżeli czujesz, że jej masz wystarczająco mało w sobie, to pierwsza rzecz, jaką poradziłabym tobie jako mentor, coach, to żeby zadbać o to, żeby siebie pokochać. I wtedy będziesz miał więcej do dania innym. Piszesz o tym, co to znaczy pokochać siebie i o tym, co to znaczy dobrze siebie traktować, bo to są i te przyjemności, które są dla mnie, to jest to zadbanie o moje potrzeby. No, niejednokrotnie mówiliśmy o tym w Zostaw Wiadomość, no tylko trzeba się ruszyć i zacząć. Pewnego dnia trochę inaczej siebie potraktować. Chyba to jest najtrudniejsze. Zgadza się. Stąd rola coacha, profesjonalnego coacha, żeby pomóc tobie ruszyć z miejsca, żeby cię zmotywować. Wielokrotnie osoby, które przychodziły do mnie na coaching indywidualny, czy też na warsztaty Przyciągnij Miłość, doświadczały właśnie tego. To jest pomoc, ta regularna pomoc, motywowanie do tego, żeby robić kolejny krok. Małe kroczki. Kroczek A, kroczek B, kroczek C. Malutkie kroczki, które posuwają cię do twojego celu, do bycia bardziej świadomym siebie, do bycia osobą silniejszą, bardziej wartościową w swoich oczach, tak, i w oczach innych ludzi. Ci wszyscy, którzy mają przy sobie papier i mają przy sobie coś do pisania, mogą teraz spróbować zmierzyć się z tym, co dla nich przygotował nasz gość. To ja mam propozycję, że ja przeczytam te negatywne przekonania ja na temat pozytywne miłości, a ty pozytywne. No to zaczynamy. Zadanie jest takie, żeby słuchając tych przekonań, odhaczać tyle razy, ile razy poczujemy, że to w nas jakoś rezonuje, że to poruszyło w nas coś. No, jesteśmy w stanie się jakoś w tym odnaleźć. No to zaczynamy. Uwaga, nie będzie wesoło na początku. Związki szybko się rozpadają. Miłość rani. Boję się kochać za bardzo. Partner jest słaby psychicznie. Niestałość uczuć. Obawa przed zdradą. Brak poczucia bezpieczeństwa. Miłość jest toksyczna. Związki są nietrwałe. Boję się, że ode mnie partner odejdzie. Kocham bardziej, niż mój partner mnie kocha. Partner nie zabiega o mnie wystarczająco. Jedynie bycie z partnerem uczyni mnie szczęśliwym. Partner uzupełni mnie, uczyni mnie kompletnym. Muszę się poświęcać dla partnera i związku. Jak będziemy razem, na pewno jego albo ją zmienię. On się zmieni. Przeciwności się przyciągają. Nie chcę i boję się być odrzucony przez partnera. Związki kończą się zawsze boleśnie. Boję się intymności. Wstydzę się swojego ciała, wyglądu. Seks jest brudny, bolesny lub upokarzający. No i teraz można sobie podliczyć, ile razy postawiliśmy krzyżyk, ptaszek, kropkę, czy jak tam zdecydowaliście się zaznaczać te odpowiedzi. Mam wrażenie, że jestem nieźle zdołowany po wysłuchaniu tego, co sam przeczytałem. No, mam nadzieję, że nasi słuchacze już policzyli albo liczą. No, będzie na to jeszcze czas, myślę, po przeczytaniu drugiej kolumny, to teraz trzeba by taką kreskę postawić, żeby nam się nie pomyliły te oznaczenia. I teraz mój gość, Agnieszka Przybysz, będzie czytać te pozytywne wzorce myślowe dotyczące relacji, miłości i związków.
Jeśli wierzysz, że miłość jest piękna, to zaznacz tak, bądź też ptaszkiem lub kreseczką. Kolejne przekonanie: związki partnerskie są szczęśliwe i trwałe. Podobieństwa się przyciągają. Miłość uszczęśliwia obojga partnerów. Miłość czyni mnie wolnym. Oczekuję od związku wyłącznie dobra. Daję miłość i otwieram się na jej przyjmowanie. Moje relacje z partnerem są otwarte. Miłość przychodzi do mnie z łatwością. Zasługuję na miłość. Jestem godzien miłości i zaufania. Seks jest dobry. Miłość i seks wzajemnie się ubogacają. Kocham siebie i rozdaję miłość wokoło. Moje relacje w związku są harmonijne. Z łatwością potrafię wybaczać. Doceniam siebie i mojego partnera. Miłość jest lojalna i wierna. Daję partnerowi prawo do odmowy i akceptuję go. Ludzie są mi życzliwi. Ufam sobie i partnerowi. Czuję się bezpiecznie w związku. Jestem kompletny taki, jaki jestem. Chcę być w związku, ale nie muszę. Jestem szczęśliwy sam ze sobą. Wiem, że być może przeczytałam to bardzo szybko, ale ten test i wiele innych bonusów znajdziecie na podanej wcześniej stronie www.przyciągnijmiłość.pl. No i teraz możemy policzyć. Możemy policzyć też tę ilość zaznaczeń przy drugiej kolumnie. Ilość ptaszków, kropek, krzyżyków, plusów. Witold napisał 12, a wcześniej 15. Czyli 15 przekonań negatywnych związanych z relacją, z relacjami, miłością i związkami, a 12 tych po stronie pozytywnych. O czym to świadczy? No właśnie. To świadczy o tym, że przekonanie na temat miłości, na temat relacji partnerskich, w gruncie rzeczy przeważają te negatywne. I tutaj dla Witolda, tak? Dobrze, tak. Dobrze mówię. Dla Witolda jest pewna praca do wykonania. Kroczek po kroczku, po to, żeby zmienić te przekonania negatywne na serię pozytywnych komunikatów. I tak jak wierzył do tej pory w to, że... Tak jak wierzy do tej pory to, że te przekonania negatywne są bardzo silne w nim, tak samo może uwierzyć w nowe, pozytywne komunikaty poprzez wgranie ich. Ja mogę zaproponować na przykład takie proste ćwiczenie, które podaję też w książce, gdzie można nagrać serię pozytywnych komunikatów, które są przeciwstawne do tych negatywnych wzorców i słuchać ich, tak jak mówią naukowcy, przez 21 dni, co najmniej godzinę do półtorej dziennie, po to, żeby zlikwidować, bądź też zneutralizować te negatywne komunikaty, czy te negatywne przekonania, które mieliśmy do tej pory. No właśnie, bo jak się kilkadziesiąt lat obraca, dokładnie, bo tak 20 to już jest prawie kilkadziesiąt, jak się obraca to kółko w jedną stronę, to później, żeby się odwróciło w drugą stronę, to musi też intensywnie się poobracać, w związku dokładnie z tym ten dłuższy czas słuchania, czyli miłość rani, jakbyśmy mogli zmienić ten komunikat na pozytywny? Miłość jest szczęśliwa. Boję się kochać za bardzo? Miłość jest wspaniałym uczuciem. No proszę, jakie to proste. 11 negatywnych, 15 dobrych. Czy to dobrze? 8 do 20. Wow! 8 do 12 dla pozytywów. Co to znaczy, minister? To nie jest tak, że to jest psychotest, w którym jeżeli macie tutaj 8, a tutaj 12, albo tutaj 13, a tutaj 4, to znaczy, że jesteście w grupie 1, 2 lub 3. Tylko to jest coś, co ma być, jak rozumiem, diagnostyczne dla naszych słuchaczy, którzy sami mogą zobaczyć, jaki jest ten stosunek negatywnych do pozytywnych rzeczy. Ile nam gdzieś się powściskało do mózgu. To jest jak gdyby jeden aspekt, to o czym powiedziałeś, ale także generalnie idealnym scenariuszem byłoby to, gdyby tych negatywnych wzorców w ogóle nie było, bo gdzieś tam one świadomie czy podświadomie wpływają na nasze relacje i na to, jakich partnerów przyciągniesz w swoim życiu. Więc idealnie byłoby, gdyby były same pozytywne. I myślę, do tego
zachęcam, żeby dążyć. 14 do 14 napisał ktoś. Możemy tutaj całą statystykę ułożyć i sprawdzić, jak to się rozkłada. Będziemy dzisiaj jeszcze mówili o różnych rzeczach, które są rzeczami jak najbardziej praktycznymi. W swojej książce też pokazujesz, jak poradzić sobie z tymi przekonaniami, pytając się, na ile to jest faktycznie prawdziwe przekonanie, tak? Na ile ty w to wierzysz? Na ile w to wierzysz i skąd masz to przekonanie? Czyli podaje cały proces, który się zaczyna od tego, że na ile wierzysz w to przekonanie, skąd ono pochodzi, to przekonanie. Możemy podać jakiś przykład, jak chcesz. Masz jakieś przekonanie, które chciałbyś podać? Może z tej listy? Zasługuję na miłość. Okej. Na ile wierzysz w to, że zasługujesz na miłość? Na ile to jest prawdziwe? Zasługuję na miłość, to jest pozytywne. Weźmy negatywne, bo to ćwiczenie dotyczy negatywnego. Podaj negatywne, proszę. Z której z tej listy po lewej stronie? No to przeciwności się przyciągają. Okej. Na ile jest prawdziwe to, na ile wierzysz w to, że przeciwności się przyciągają? No jak tak... No nie do końca w to wierzę. Nie do końca. Więc technicznie to wyciągnąłem po prostu, żeby mieć coś pod ręką. No powiedzmy, że tak 6 w skali od 1 do 10. Skąd pochodzi to przekonanie? Wszystkie gazety tak piszą. Wszystkie gazety. Czy to naprawdę jest prawdą, że wszystkie gazety tak piszą? No nie, nie wszystkie. Okej, czyli obaliliśmy to przekonanie w pewnym sensie. A jak by wyglądało twoje życie, gdybyś nie miał tego przekonania, że przeciwności się przyciągają? Przecież trudno już mi się wczuć w tę sytuację, bo nie jest to moje przekonanie prawdziwe. Okay. Natomiast myślę, że to jest fajne pytanie do zapisania sobie nawet przez naszych słuchaczy, tak? Jak ono brzmi? Jak byś się czuł, tak, gdybyś nie miał tego przekonania? Jakiekolwiek to jest, czy to jest związki szybko się rozpadają, czy to jest miłość rani. Jak byś się czuł, jakby wyglądało twoje życie, gdybyś nie miał tego przekonania? Już dzisiaj, już teraz. Co by się zmieniło? Co musiałbyś ze sobą zrobić wtedy? Może to cię zmusza do jakiejś aktywności, nie? A tego możemy się bać. Spotkanie z Agnieszką Przybysz dzisiaj w Zostaw Wiadomość potrwa do północy. Piszą do nas słuchacze, świetna audycja, dzięki za nią. Ostatnio szukam bodźców do ruszenia się i zadbania o samą siebie, a nie tylko uwieszać się na moim chłopaku. Dzięki, Krecha. A ja wychodzę z założenia, że życie jest i tak ciężkie, żeby je sobie dodatkowo komplikować. Trzeba po prostu cieszyć się życiem. No, jak rozumiem, ta radość życia musi być poparta też ilomaś przekonaniami, które będą przekonaniami pozytywnymi, więc może warto to też mieć wypisane, jak ja swego czasu, na ścianie w moim domu ołówkiem. Świetna metoda, polecam. Przyciągnij miłość. Agnieszka Przybysz razem ze mną w studiu. 7 do 4, dołujące, co napisała Paulina. Jak rozumiem, to teraz będzie powód do jeszcze jednego złego przekonania na swój temat. Ja to mam złe przekonania na temat miłości, czyli można mieć jeszcze jedno w ten sposób. Tak, Paulino, zwrócę się do ciebie i do wszystkich, którzy mają podobny dylemat, tak? Czyli przeważa mi lista negatywnych przekonań ponad pozytywne. Nie ma co rozpaczać, po prostu należy zastanowić się, czy chcesz podjąć jeden malutki, kolejny kroczek po to, żeby zmienić negatywne przekonania ku pozytywnym przekonaniom. A ja podaję bardzo proste ćwiczenie w książce, które za chwilę chcę wam podać. Pierwszy krok to jest zidentyfikować negatywne przekonania, dlatego podałam test, żeby było łatwo wam je zidentyfikować, te negatywne, a też po drugiej stronie macie grupę pozytywnych przekonań, które często są alternatywą dla tych przekonań negatywnych, które wymieniliśmy w pierwszej kolejności, tak? Najpierw mówiliśmy o negatywnych, potem pozytywnych, ale to jest tak ułożone, że te negatywne są, pozytywne są jak gdyby alternatywą dla tych negatywnych, czyli zawsze jest jak gdyby odpowiednik negatywnego przekonania wśród tej listy pozytywnych. I teraz co proponuję, to po pierwsze zidentyfikowanie, tak? To zrobiliśmy. Drugi krok, zmiana na pozytywne, tak? Czyli wybranie z tej listy pozytywnych kolejnych komunikatów, które chcielibyśmy, przekonań, w które chcielibyśmy uwierzyć, albo którymi chcielibyśmy zastąpić te negatywne w podświadomości, które nam nie służą w żaden sposób w przyciąganiu partnera, w ogóle w życiu, w poczuciu własnej wartości, tak? I trzeci krok to jest
każdy, począwszy od wszystkich Ań, które były, Agnieszek, Kaś, Beat, które były na moim coachingu, czy też na warsztatach Przyciągnij Miłość, stosowały to ćwiczenie. I zaskoczyło mnie to, co napisała Alicja po 30 dniach od warsztatu Przyciągnij Miłość. Ona napisała: jestem przeszczęśliwa, bo odpuściłam mężczyznę z przeszłości i po raz pierwszy od 2 lat zaczęłam się śmiać, zaczęłam się cieszyć, wrócił mi uśmiech, wróciła mi radość życia. Tak? Czyli można, stosując dokładnie to, co przed chwilą podałam, stosując to ćwiczenie. Piszesz w książce o prawie odwzorowania. Odwzorowania tak. Czego? Świata zewnętrznego i wewnętrznego. To tak. Jak to działa? To działa w ten sposób, że istnieje tak zwane prawo odwzorowania, które mówi o tym, że to, co dzieje się w twoim wnętrzu, w środku, w tobie, tak, jest odwzorowywane na zewnątrz. Czyli mówiąc inaczej, świat zewnętrzny, to, co dzieje się wokół siebie, ciebie, tak, jest jak gdyby odbiciem tego, co jest w środku w tobie. Tak? Że jeżeli w środku w tobie jest niepokój, chaos, są wątpliwości, nie lubisz siebie, masz do siebie pretensje, stajesz przed lustrem i mówisz: o nie, tu mam za dużo, tu mam za mało, to bym zmieniła, może nos w inną stronę, tak? Nie o to chodzi. Wtedy jak gdyby pokazuje na zewnątrz, dostajesz dowody, tak, na to, że rzeczywiście coś jest w tobie nie tak, tak? Że jak gdyby świat i ludzie, którzy cię widzą, dokładnie ci odpowiadają tym samym, tak? Widzą w tobie te rzeczy, które się też tobie nie podobają. Mhm. I to jest 100% pewność, że tak jest. Czyli trzeba zadbać o świat wewnętrzny, żeby, tak, żeby po prostu żyło się lepiej na zewnątrz. Zdradzę wam sekret. Tak, zdradzę wam sekret. Wszystkie osoby, które pracowały ze mną, a są to już setki, setki osób, jak nie tysiące, najpierw zadbały o swoje wnętrze, czyli o swoje poczucie własnej wartości, o akceptację siebie, a dopiero potem były w stanie zadbać o relacje z innymi ludźmi. Czyli zaczynamy od siebie, tak? Nie zmieniamy kogoś, co najwyżej możemy zmienić samochód na inny, tak? Ale nie zmieniamy kogoś, tylko zmieniamy siebie zgodnie z własną wolą. I tutaj decyzja należy do ciebie. Okej, mogę ćwiczyć, zmieniać się i ulepszać, ale jakoś w to nie wierzę. Jeśli ta druga osoba się tobą nie interesuje, to nic na to nie poradzisz, pisze Magda. Jak rozumiem, chodzi o jakąś konkretną, upatrzoną już osobę. Magdo, w zamówieniu na partnera, tak to nazywam, czyli w zamówieniu na partnera, czyli w określeniu, jakiego partnera byś chciała, nie określamy, że to ma być mężczyzna XY, tak? Czyli nie mówimy, że to jest konkretna osoba, bo być może nie jest to osoba właściwa dla ciebie. Jeżeli zaufasz swojej intuicji, i ja to tak nazywam, zaufasz wszechświatowi, ci, którzy wierzą w Boga, mogą określać to, mogą zaufać Bogu po prostu, że ta osoba właściwa gdzieś tam też ich szuka, tak? Tak jak powiedział Rumi, tak? Ta właściwa osoba, ta miłość twoja też ciebie gdzieś szuka. A nie możesz określić, że to będzie pan XY. Podam przykład, to jest bardzo fajna historia, jeśli pozwolisz. Podam przykład kobiety, z którą miałam coaching indywidualny i była na warsztatach 3 lata temu. I wyobraź sobie, przez 2 lata spełniły jej się wszystkie plany, wszystkie cele, które sobie postawiła w trakcie procesu. Dostała nowe mieszkanie, wspaniale zawodowo prosperuje. Wszystko jej się spełniło. Mówi: słuchaj, Agnieszka, mówię, ale jedna rzecz mi się nie spełnia. Zakochałam się w tym i w tym mężczyźnie, który nazywa się XY i to mi się nie chce spełnić. On nie odwzajemnia moich uczuć. Ja mówię: słuchaj, mówię, ale jak ty mogłaś w zamówieniu napisać, że to ma być mężczyzna XY, tylko krzywdzisz siebie. A słuchaj, co się okazało. Ostatnio byłam w podróży i spotkałam kogoś, kto mi jak gdyby potwierdził, że ten mężczyzna nie jest właściwy dla mojej klientki. A dlaczego nie jest właściwy? Ponieważ miał inną orientację seksualną. Po prostu. Po prostu. I nie można się upierać nad czymś, co nie jest właściwe dla ciebie. Ja nie mówię, że tak jest w przypadku Magdy, ale bardzo często upieramy się, że to musi być właśnie ten XY, ale okazuje się, że ten XY nie jest właściwy dla nas. Dla ciebie. Może czasem warto dać mu szansę, ale... Dać mu szansę, ale nie upierać się. Byle nie za długo. Tak. Czy nie napompuje się sztucznością? To zmienia wizerunek, ale czy to naprawdę będę ja?
nasze przekonania zmieniające się, nasze przekonania na temat miłości, życia, mnie samego. Ja myślę, że to nie jest kwestia sztuczności, bo wszystko, co robisz, musi być w zgodzie z tobą, tak? Przede wszystkim ty musisz się z tym dobrze czuć. Czy jakiekolwiek na przykład proponuję ćwiczenia, czy też przeczytanie jakiejś ciekawej lektury konkretnej, czy też zastosowanie jakichś narzędzi, czy ćwiczeń, tak? To ma być w zgodzie z tobą. To po pierwsze masz czuć, że chcesz to zrobić. Masz mieć wolę, że chcesz to zrobić. A cała reszta już później się dokona. Tak mi się wydaje, że mój optymizm wziął się chyba z faktu, że kiedyś zostałam bardzo zraniona, do żywego. Podniosłam się, myślę, że na stałe i czuję po prostu, że żyję. Trzeba być trochę egoistą. Piszesz, że nawet nie trochę, tak? No trzeba nim po prostu pobyć. Kończy się pierwsza godzina naszego spotkania z książką Przyciągnij miłość i autorką Agnieszką Przybysz. Po 23 po serwisie wracamy do rozmowy, zatem zostańcie z nami. Przypominam, że zostaw@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy 2100. To jest nasz numer SMS-owy. A skoro Ewa pisze, wszyscy moi partnerzy mnie zdradzali, co zatem im wysyłałam w myślach, że tak się działo, zastanowimy się już za chwilę. W Zostaw Wiadomości jak zwykle rozmawiamy o życiu. 8 minut po 23. Przyciągnij miłość, książka napisana przez naszego dzisiejszego gościa, Agnieszkę Przybysz, coacha. Tuż przed serwisem przeczytałem taki króciutki mail wysłany na zostaw@polskieradio.pl przez Ewę, która napisała, wszyscy moi partnerzy mnie zdradzali. Co zatem im wysyłałam w myślach, że tak się działo? No skoro to, co w środku oddziałuje na to, co na zewnątrz, no gdzie szukać jakichś przyczyn? Ja chciałam ci, Ewo, powiedzieć, że bardzo dokładnie rozumiem to, co napisałaś, tak? Bo też mi się zdarzyła taka historia i opisałam ją w książce między innymi po to, żeby móc pomóc innym kobietom. Najczęściej jest tak, że powodem zdrady, bądź też przyczyną zdrady mogą być różne elementy, ale myślę, że najważniejsze jest to, czy ty boisz się, że kolejny partner będzie cię zdradzał? Jeżeli jest w tobie strach, że kolejny partner, którego przyciągniesz, czy też kolejny chłopak, którego spotkasz, obawiasz się z góry, że będzie cię zdradzał, to prawdopodobieństwo tego, że tak się stanie, jest bardzo duże. Także wszystko zaczyna się znowu od ciebie, tak? Od tego, jak ty postrzegasz ten związek i jak widzisz siebie, na ile widzisz siebie atrakcyjną dla mężczyzny, na ile cenisz swoją kobiecość, tak? Na ile czujesz się pełnowartościową kobietą. Czyli wracamy do obrazu samej siebie, a w zasadzie samego siebie. A może samej siebie, bo dużo mówimy o kobietach, chociaż mam wrażenie, że w naszej skrzynce SMS-owej pół na pół, jeżeli nawet nie z lekką przewagą mężczyzn, którzy piszą o miłości. W książce odzywasz się często do kobiet, chociaż o mężczyznach też wspominasz, że być może tu się odnajdą, być może to jest coś, przy czym się uśmiechną. Sprawa kobiet czy sprawa mężczyzn? Jak to jest? Sprawa obu płci, zdecydowanie. Nawet jak popatrzę na maile, które do mnie przychodzą, to piszą osoby tak w różnym wieku, bardzo, bardzo młode, tuż po 20, po ukończeniu 20 lat, a także trochę dojrzalsze, tak, które już są po rozstaniach, w trakcie rozwodów. I właśnie mężczyźni dzielą się, że bardzo im pomaga to, co piszę, więc nie jest to tylko książka dla kobiet. Zdecydowanie wszystko to, co jest napisane tutaj, może tak za wyjątkiem tych 8 błędów popełnianych przez kobiety, jest również adekwatne do mężczyzn. I co fajne, że mężczyźni też przychodzą na warsztaty Przyciągnij miłość. Co się dzieje na takich warsztatach? Na warsztatach dogłębnie doświadczamy wielu ćwiczeń, tak? Czy jest jakiś plus tego, że to się robi na warsztatach, a nie samemu z jest książką? Jest plus taki, że robi się to pod okiem profesjonalnego coacha i eksperta relacji w mojej osobie, osoby doświadczonej, która pomogła wielu setkom kobiet i mężczyzn wydostać się z różnych tarapatów, tak? I przeżyć transformację, a także robisz to w grupie, co jest cenne, ponieważ bardzo często się zdarza, że znajdujesz w tej grupie osoby, które w pewnym sensie odzwierciedlają jakieś podobne wzorce, które ty masz, prawda? Albo widzisz jakieś w nich cechy, które ma twój partner, tak? Albo były partner. Także jest też to wzajemne wsparcie, co jest bardzo cenne.
Rafał napisał: prawdziwa miłość zanika, za co winić można media, modę i tym podobne. Wszystko sprowadza się do zaliczania kolejnych dziewczyn bądź chłopaków. Czy jest jakaś nadzieja? Owszem, zależy to przede wszystkim od nas. Drogi Rafale, to ty wsłuchaj się w to, co napisałeś, a ja teraz przeczytałem. Być może to jest kolejne przekonanie, które powoduje, że w ten sposób się też zachowujesz i różnych ludzi podejrzewasz o takie nastawienie do sprawy. W którymś momencie przed serwisem jeszcze padło takie wyrażenie, że gdzieś tam jest człowiek, na którego, który odpowie na te nasze komunikaty, odpowie na nas w zasadzie i zaczniemy nadawać na tych samych falach. Czy to znaczy, że teoria dwóch połówek jabłka, pomarańczy, czy czego tam jeszcze, to jest to, co propagujesz, czy wprost przeciwnie? Wprost przeciwnie, ponieważ... Ja wierzę w to i zdecydowanie udowodniłam to poprzez to, co się działo w moim życiu, a także w życiu moich klientów, to, co obserwowałam, że tylko dwie kompletne osoby są w stanie doskonale się porozumieć. Co oznacza, nazywam to tak zwaną matematyką miłości, 100% zaangażowanie jednego partnera i 50% zaangażowanie drugiego partnera nie daje nam 150%, a jedynie 50% zaangażowanie. W momencie, kiedy jest 100% zaangażowania ze strony jednego partnera i 100% z drugiego, wtedy daje nam to dwie kompletne osoby, które angażują się w związek i wzajemnie do niego wnoszą, a też zyskują, tak? Czyli jest równowaga między dawaniem a braniem. I to też nie jest tak, że to musi być ta druga połówka, która gdzieś tam krąży na orbicie i jest tylko jedna i jest taka naznaczona i może została rzucona na Saharę, a my żyjemy w Europie. To też jest, to też powiedziałabym, nie do końca jest prawdą, albo nie jest prawdą, i to chciałabym wprost powiedzieć, nie jest prawdą, że jest tylko jedna bratnia dusza na całym świecie, która może być kompatybilna z tobą, czy też z którą możesz tworzyć udany związek. To jest nieprawda. Ja sama spotkałam w swoim życiu kilku partnerów, którzy byli moimi bratnimi i czy są moimi bratnimi duszami, ale to nie znaczy, że z każdym z nich jestem w związku partnerskim, tak? Tak samo dotyczy się ciebie. Możesz spotkać tych bratnich dusz wiele, czasami z niektórymi z nich pracujemy. W momencie, kiedy w środowisku pracy mamy kogoś, z kim się świetnie porozumiewamy, to też jest oznaka, że być może jest to tak zwana bratnia dusza, ale to nie znaczy, że musimy z tą osobą mieć związek intymny, partnerski. Także jest ich wiele, jest nadzieja. Nad miłością, a przede wszystkim nad sobą trzeba pracować. Jestem z miłością mojego życia od 2,5 roku, to znaczy od momentu, w którym się poznaliśmy. Mimo że dzielą nas narodowość, kultura, religia i przede wszystkim większość czasu, jaki jesteśmy razem, bo 2000 kilometrów jest tej odległości, to znalazłam w nim moją miłość spełnioną, a 1 sierpnia się pobieramy, napisała Ala. Wspaniałej uroczystości zatem życzymy. Wspaniale, gratulacje. Całkiem niedługo, ten 1 sierpnia. Można by dużo mówić i pisać o miłości, ale dla każdego jest ona czymś innym. Ale dobrze, że mówi się o tym. Mówi się o niej tyle, że można to pomóc wielu zagubionym osobom. Myślę, że gdybym miał okulary, przeczytałbym to lepiej. Szukając i spotykając facetów, rozczarowując się niespełnionymi nadziejami, dochodzę do wniosku, że ich odstraszam, a przekazuję jakiś tajemniczy komunikat, tylko nie wiem jaki. A czy wykonałaś do końca test, który proponowaliśmy w poprzedniej godzinie tego programu? Jakie zatem przekonania, negatywne przekonania na temat związków i relacji wyszły w tym teście? To może być podpowiedzią, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Ja proponuję, żebyśmy Marcie podarowali książkę. Bardzo dobry pomysł. Przyciągnij przybysz, tak. Agnieszka Przybysz przybyła do studia, przyniosła książki Przyciągnij miłość. Zatem jeden egzemplarz będzie dla Marty. Widzę, że przeglądasz te maile, które masz ze swojej skrzynki mailowej. Maile od tych, którzy przeczytali twoją książkę, którzy wiedzą, w czym rzecz. Czy chciałbyś, żebym któryś zacytowała?
Zastanawiam się, przy którym byłaś przed chwilą, bo widziałem, że miałaś jakiś konkretny pod ręką. Miałam konkretny dotyczący kompletności. Przeczytam fragment, bo to jest mail od Hani ostatnio, który dostałam. Moje związki okazywały się totalną porażką. Uświadomiłam sobie, że najpierw muszę zaakceptować siebie i nie szukać w drugim człowieku tego, czego nie otrzymałam w dzieciństwie. Bardzo podoba mi się stwierdzenie o szukaniu całości, a nie połówki drugiego człowieka. Bardzo podobają mi się stwierdzenia o wybaczeniu, chociaż jest to niezwykle trudne. Szczęściu samym ze sobą i pokochaniu siebie. To cudowne, że powstała taka książka. Notatki, które zrobiłam sobie, czytam co jakiś czas i bardzo mi to pomaga. Dziękuję za wszystkie materiały, które do tej pory otrzymałam i serdecznie pozdrawiam, napisała Hania. Przeczytam jeszcze jeden, też od kobiety, ale mam też mail od mężczyzn. Niedawno przez przypadek znalazłam i kupiłam pani książkę Przyciągnij miłość. Przeczytałam całą w ciągu paru dni i chcę pani powiedzieć, że jest to najlepsza książka o relacjach, na jaką trafiłam do tej pory. Czytałam już sporo literatury psychologicznej, ale książki autorów zagranicznych nie przemawiają do mnie tak dobrze. Korzystałam też z pomocy psychologa, jednak to nie rozwiązało wszystkich problemów, a pani książka już zmieniła moje życie na lepsze. Napisał ktoś do nas, nie wstyd pani brać za takie banały ciężkie pieniądze. I rzeczywiście można by powiedzieć, że tutaj jest wiele takich bardzo prostych rzeczy, rzeczy podstawowych. Nasz słuchacz napisał, że podobne rzeczy można usłyszeć od psychologa albo od babci. No, naprawdę, zrobił nam się taki jeden worek, ale rzeczywiście tutaj jest dużo prostych wskazówek. To jest jakiś patent na to, żeby to było proste? Pytanie, proste metody zawsze działają. My mamy tendencję, ty masz tendencję do komplikowania sobie rzeczy, komplikowania sobie życia. W momencie, gdybyś zastosował te proste wskazówki, jestem w stanie ci zagwarantować, powtarzam, że twoje życie uległoby zmianie, gdybyś naprawdę zechciał je zastosować. No i z tym zostawiamy naszego słuchacza. Już za kilka minut wracamy do rozmowy, bo teraz Bull Will Holler i Santik. A ja przypominam, że zostaw @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy 2100. To jest numer SMS-owy do studia. Może już za chwilę proste ćwiczenie czyszczenia centrów energii? Zobaczymy. Wskazówki i metody są proste, ale z zastosowaniem już nie jest tak łatwo. Od kilku miesięcy próbuję i się staram zmienić postrzeganie siebie. Rozumiem, że nie mogę winić partnera za to, czego nie dostałem w dzieciństwie, ale nadal szukam w nim ojca, a kiedy nie znajduję, bardzo się denerwuję. Ciągle mi mało zmian siebie. No, ale jak pracujesz, to myślę, że coś z tego wyjdzie. Powiedziałem, że może czyszczenie centrów energii w ciele to w książce, a ty coś z bonusów. Tak, ja proponuję diamentowy ogród, żebyśmy zrobili krótką wizualizację, fragment jej dotyczący relacji. Mhm. Czyli co, mamy się wygodnie rozsiąść? Tak, proponuję usiąść wygodnie, zamknąć oczy, weź teraz trzy głębokie wdechy i wydechy. Tomek robi razem z wami. Rozluźnij głowę, kark, ramiona, ręce, tułów, nogi, całe ciało. Poczuj, jak z każdym wdechem i wydechem twoje ciało rozluźnia się jeszcze bardziej. Oddychaj głęboko, czując, jak powietrze dochodzi do twojego brzucha, do twojej przepony. Wdychaj powietrze nosem, wydychaj ustami. Wraz z każdym wdechem uwalniasz wszelkie napięcie, stres, negatywne emocje z twojego ciała. Oddychaj głęboko. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wyobraź sobie, że wchodzisz pod wodospad. Lecz nie jest to zwykły wodospad, a strumień białego światła, który obmywa twoje ciało od wewnątrz i od zewnątrz. Pobądź przez chwilę pod tym wodospadem. Wyjdź teraz spod wodospadu i przenieś się do ogrodu, który symbolizuje różne obszary twojego życia.
Jeden obszar to kariera i finanse, drugi obszar to relacje z ludźmi, trzeci to zdrowie. Zapraszam Cię teraz do tego obszaru w Twoim ogrodzie, który symbolizuje relacje z ludźmi. Jak wygląda ta część ogrodu? Czy świeci tam słońce? Czy jest tam porządek? Jakie rośliny rosną w tej części ogrodu? Może trzeba skosić trawę? Lub usunąć zielsko? Proponuję, zainstaluj tam też wspaniałą fontannę w tej części ogrodu. Skoś trawę, może zasać nowe kwiaty, nowe drzewa. Dodaj więcej światła. Możesz też spotkać się z ogrodnikiem tego ogrodu i przyjąć podarunek, który ma dla Ciebie. Zobacz, jak wspaniały jest to podarunek. Powoli możesz otworzyć oczy i wrócić tu i teraz, do tego miejsca, w którym jesteś. Normalnie to ćwiczenie obejmuje trzy obszary, łącznie z finansami, relacją z pieniędzmi, a także Twoje zdrowie. Artur napisał, coś bardzo podobnego dawała mi moja psycholog, tylko tam chodziło o zaciskanie mięśni. Może chodziło o trening autogenny. A co, można tak samemu spróbować? Można jak najbardziej. Zresztą to ćwiczenie, fragment jego, na tyle, na ile pozwolił nam czas, wzięliśmy z bonusów do www.przyciągniemiłość.pl. Bonusy. To działa, super sprawa, dziękuję. Świetna audycja, jestem z dziewczyną od miesiąca. Mam nadzieję, że to będzie początek tej fantastycznej relacji. Ona była w ostatnim związku 2 lata, ja natomiast odwrotnie. Zerwała z poprzednim facetem 2 miesiące temu. Mam wrażenie, że między nami coś nie gra. Ona mówi, że bardzo ją zranił ostatni związek. Nie potrafi się otworzyć ani zaangażować i że nie chce mnie zranić. Dużo w tym SMS-ie o przeszłości. Mhm. I o przeszłości piszesz też w swojej książce. Tak. Jak rozumiem, z przeszłością pracujesz. A co z przeszłością można zrobić? Przeszłość można zamknąć. To jest jedyne fantastyczne rozwiązanie. Po prostu zamknąć ją. Nazwałabym to też takim sformułowaniem uzdrowić, czyli odciąć, uwolnić, tak? Bardzo często proponuję w takich krokach ABC przyciągnij miłość. Jednym z kroków jest po prostu zrobienie porządków. To jest drugi krok, krok B. Kiedy mówię o tym, żeby jak gdyby pozbyć się wszystkich tego, co ci nie służy, prawda, w tej relacji z przeszłości i zamknąć ją kompletnie poprzez chociażby fizyczne porządki. Pozbycie się maili, listów, pamiątek byłego partnera. Bardzo często te pamiątki gdzieś tam są porozstawiane w twoim domu, prawda, i wracasz sentymentalnie myślami do nich albo wręcz patrzysz na nie każdego dnia. Jak w ten sposób możesz pomyśleć o kimś innym, prawda? Trzeba zrobić porządki i mentalne, emocjonalne, ale także fizyczne. Trzeba zrobić miejsce. Miejsce, tak, dokładnie. Miejsce dla nowego partnera. A jeżeli w tamtej relacji zostaliśmy zranieni, piszesz w swojej książce o listach uwalniających i ja cię teraz przypilnuję, żebyś powiedziała, co to jest. Listy uwalniające. Ja powiem tak, ponieważ to jest dosyć takie bardzo ciekawe ćwiczenie, które de facto ja bardzo zmodyfikowałam, czy też stworzyłam pewną technikę, która pomogła, powiedziałabym, wszystkim, którzy ją zastosowali podczas procesu rozwoju osobistego i coachingu ze mną. To jest coś, co jak gdyby w szczegółach wyjaśniam już na warsztatach, kiedy można tego doświadczyć praktycznie, ponieważ zajmuje to trochę więcej czasu. Chociażby napisanie tego listu z odpowiednią formułą i kolejne ćwiczenia po tym, ale jest bardzo skuteczne, co pomaga jak gdyby zamknąć relację, pozbyć się tych wszystkich negatywnych emocji, które były w naszej w poprzedniej relacji. I to tak jak cięcie, prawda, sznura, który gdzieś nas przywiązuje do drugiej osoby, ale wiąże nas z tymi przykrymi wydarzeniami, tak? No my go po prostu z własnej woli możesz go odciąć.
żeby być z kimś dobrze, żeby było z kimś dobrze, trzeba mieć kontakt z samym sobą, swoimi pragnieniami, lubieniami, oczekiwaniami, zranieniami i lękami. Świadomość i znajomość siebie wiele ułatwia w kontaktach międzyludzkich, napisał nasz słuchacz albo słuchaczka, bo to ktoś niepodpisany. I tak jak patrzę do rozdziału 11, aktywuj miłość w sobie, 10 przykazań wszechświata, by z łatwością przyciągnąć miłość do twojego życia. Punkt pierwszy brzmi: zadbaj najpierw o zdrową relację z samym sobą. Dokładnie. Czyli w momencie, kiedy siebie lubisz i szanujesz, tak, szanujesz swoje potrzeby też, bo bardzo często nie szanujesz swoich potrzeb, prawda? Chcesz coś zrobić, ale partner cię powstrzymuje, tak? Albo chcesz się przypodobać partnerowi i robisz dokładnie tak, jak on chce, ale wbrew często sobie, tak? Szanowanie swoich potrzeb, tak? I komunikowanie ich jasno i wprost w stosunku do partnera jest bardzo istotną rzeczą po to, żebyś mogła w pełni zaakceptować siebie i jak gdyby stworzyć zdrową relację z tobą. Co jest jeszcze ważne, to jest bardzo istotny element, dlatego że dzięki zdrowej relacji z samym sobą możesz też prawdopodobieństwo przyciągnięcia kogoś, kto ma też zdrową relację z samym sobą, jest znacznie większe, tak? Mhm. Bo bardzo często ludzie, ja zapewne słyszałeś o być może o tak zwanym lustrze, tak? Że ludzie bardzo często odbijają tą część ciebie, której nie do końca akceptujesz, nie do końca lubisz. A co to oznacza? To oznacza, że pokazują nam tę cząstkę nas, tę cząstkę ciebie, tak? Której nie do końca lubisz, tak? I to nas często drażni, ale tak naprawdę jak się zastanowimy nad tym, uświadomimy sobie, to jest to ta część, która jest w tobie, która wymaga uzdrowienia, zmiany zgodnie z twoim życzeniem. Następne wskazanie brzmi: wiedz, czego chcesz w życiu i związku. Znowu proste, ale czasami niełatwe. Bądź lojalny wobec siebie i swoich potrzeb oraz wartości. Ufaj sobie, bądź odpowiedzialny. Podejmuj decyzje stanowczo i konkretnie. Działaj z odwagą. I punkt ósmy, który mnie trochę niepokoi. Dbaj o siebie i swoje szczęście. Bądź szczęśliwy mimo wszystko. To znaczy co? Uśmiechać się przez łzy? Udawać, że nie ma problemów? Nie, tu nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że bardzo często my uzależniamy, tak? Ty uzależniasz swoje szczęście od innej osoby, od bycia w związku, od posiadania partnera, od bycia z kimś, tak? A tak naprawdę szczęście jest stanem umysłu, tak? To ty masz być najpierw szczęśliwy sam ze sobą, abyś mógł dać szczęście innym. To tak samo, jak mówiliśmy wcześniej, w poprzedniej godzinie naszego programu, o miłości, tak? Że z pustego dzbana nie nalejesz. Trzeba go najpierw napełnić wodą, tak? Czyli w momencie, kiedy masz tę miłość i masz szczęście, to możesz je dawać, tak? Jesteś szczęśliwy ze sobą, kochasz siebie, to możesz je rozdać, tak? Z pustego nie rozdasz. Ale szczęście to nie są tylko jakieś momenty w naszym życiu? Myślę, że nie. Że to nie chodzi o jakieś tam szczególne momenty, ale też o pewien stan, tak? Generalnie stan szczęśliwości. Niekoniecznie euforii, jak rozumiem. Niekoniecznie euforii, tak. Byłam bardzo szczęśliwa w związku, aż pewnego pięknego dnia powiedział mi, że nie pasujemy do siebie i wszystko we mnie pękło. Nie potrafię zapomnieć. Napisałam do niego, ale on jest obojętny. Czy to w takich listach uwalniających to chodzi o to, żeby napisać do niego i wysłać ten list? Nie, nie, nie o to chodzi. A o co? No powiedz trochę. Powiedz trochę. Zapraszam 16 maja na warsztaty w Warszawie. Tam będzie można tego doświadczyć. 21.00. Reklamuje się nasza Agnieszka Przybysz naprawdę mocno. Rozumiem, że każdy, kto jakoś się w tym odnajduje albo nie odnajduje, po prostu weźmie z tego tyle dla siebie, ile będzie chciał. Wskazówki i metody proste, ale z zastosowaniem już nie tak łatwo. No, myślę, że to jest mądra myśl Maćka z Gdyni. Na chwilę przy niej zostańmy. Leżę teraz w łóżku i jest mi bardzo niewygodnie. Dlaczego zabraliście mnie z tego niebiańskiego ogrodu? Napisała Ania. No, możesz go mieć przy sobie i zabierać siebie do tego ogrodu wtedy, kiedy ci się żywnie zamarzy. Co odpowiadasz ludziom, którzy mówią: to do mnie nie trafia, nie jestem w stanie się odnaleźć w tym, co pani mówi, to jest jakieś za proste, nie rozumiem tych terminów, to nie jest coś, na co ja reaguje, co we mnie rezonuje.
Wiesz co, ja bardzo lubię sceptyków, dlatego że oni najszybciej widać u nich rezultaty w momencie, kiedy zgodzą się, żeby zastosować określone techniki i ćwiczenia. Mhm. Najszybciej widać rezultat u nich. Dlaczego? Tak po prostu jest. Dlatego, że osoba, która przechodzi jak gdyby z jednej skrajności, czyli nie wie, że w ogóle to nie działa, a jednak zastosuje narzędzia, to jak gdyby jej świadomość, czy jak gdyby postrzeganie tego, co jej zaproponowałam, się zmienia o 180 stopni. Wiesz, bardzo często pamiętam jedna z kobiet, która do mnie przyszła i zaproponowałam jej określone ćwiczenia, które no nie do końca wierzyła. No dobrze, ale zróbmy je, tak? Dotyczyło to poprawienia relacji z jej partnerem. Tak? Chciała się koncentrować tylko na, okej, skupmy się na celach dotyczących tylko i wyłącznie kariery, nowej pracy. A ja jej zaproponowałam, słuchaj, ale czuję, że coś jest nie tak w twoich relacjach z partnerem. No mówi, no tak, masz rację. Ja zaproponowałam jej ćwiczenie serce, które też tutaj podaję, po to, żeby poprawić relacje z partnerem. Słuchaj, przyszła tydzień po tym, jak stosowała je, powiedziałam tak, usiądź codziennie rano, zrób to ćwiczenie, posiedź 5 minut w ciszy i po prostu wyślij myśli wdzięczności do twojego partnera. I niesamowite, po tygodniu przyszła rozpromieniona, uśmiechnięta. Ja pytam się, no powiedz mi, co się stało. Mówi, wiesz, to działa. Ja mówię, a co się stało? Zbliżyliśmy się znowu do siebie. Mówi, jak myślałam o tym, żeby się z nim rozstać albo już nie mogłam na niego patrzeć, to nagle zaczęłam dbać o dom, zaczęliśmy częściej bywać u znajomych, zawiesiłam obrazy, których przez 2 lata nie miałam czasu zawiesić, bo mi nie zależało na tym związku. A po kolejnym tygodniu mówi, wiesz, jest naprawdę fajnie. Wciąż za łatwo jakoś. Za łatwo. Wiesz, myślę, że tendencja do komplikowania sobie rzeczy jest bardzo częstą tendencją, więc ja proponuję proste metody, ale skuteczne, które się sprawdziły u setek tysięcy osób. A powiedzmy jeszcze w kilku słowach o zapotrzebowaniu, zamówieniu na partnera. Wydaje mi się, że to może być bardzo zgubne, bo jak mówimy o takich oczekiwaniach, no to możemy mieć wiele rozczarowań, nawet jeżeli nie tylko piszemy, że to ma być ktoś XY i od tego jesteśmy dalecy, ale nawet wtedy, kiedy określamy, że to ma być ktoś, kto się tym i tym zajmuje, no to może też sobie zamykamy jakąś furtkę. Może to nie jest nic dobrego, może tutaj trzeba zostawić jakieś miejsce na spontaniczność, na to, że nas życie jakoś zaskoczy. Pamiętam bardzo dobrze, że to poruszyłeś. Marzena była u mnie na warsztacie w marcu i napisała mi 2 dni temu chyba, napisała, że odbyłam randkę, wyjechałam za granicę, odbyłam randkę, spotkałam mężczyznę przez internet i zgodziłam się na, że tak powiem, po jakiejś komunikacji odbyć tą randkę. I mówi, jestem zaskoczona, ponieważ de facto ten człowiek, parametry tego zamówienia, czy też cechy tego człowieka w pewnym sensie się nie zgadzają, ale to, co zyskuje przy nim, to jest niebiański spokój, pełna akceptacja, 100%, coś, czego nie miała w poprzednich związkach. Ponieważ w każdym zamówieniu tak naprawdę wszechświat, Bóg wie, co dla ciebie jest dobre, tak? Dlatego na końcu każdego zamówienia piszemy to lub coś lepszego. Więc jeżeli daje nam coś lepszego, to należy się cieszyć. I jest zadowolona z tego, co dostała. Inne osoby z kolei mogą powiedzieć, okej, dostałam dokładnie to, co określiłam, czyli określałam określone parametry, jaki ma być ten partner. Oczywiście nie mówię tutaj, że musi być blondyn, niebieskie oczy, bo można zmienić szkła kontaktowe na zielone, tak? Jak gdyby, ale chodzi o te cechy wewnętrzne, chodzi o pewne predyspozycje tego partnera, jak te relacje mają wyglądać w naszym związku, zarówno pod kątem mentalnym, emocjonalnym, także materialnym, seksualnym. A da się to wszystko jakoś rozpisać? Oczywiście. Wystarczy. Zobacz, tendencja jest taka, że bardzo często ty myślisz o tym, czego nie chcesz. Powiem ci, 100% osób, z którymi rozmawiałam, najpierw jak zadaję pytanie, no dobrze, jakiego partnera byś chciała? Najpierw czy chciał? Odpowiada mi, czego nie chcę. Wiesz, już nie chcę więcej, żeby mnie krytykował, nie chcę więcej, żeby na mnie krzyczał, nie chcę więcej, żeby robił to x, y, z. Także bardzo często łatwo nam mówić o tym, czego nie chcesz,
Natomiast trudno ci mówić o tym, czego chcesz. Dlatego to zamówienie na partnera jest tak, powiedziałabym, skuteczne, dlatego że pozwala tobie spotkać się z samym sobą, tak naprawdę w głębi duszy i powiedzieć, okej, to jest osoba, której naprawdę chcę, tak? Którą chcę przyciągnąć. To są jakości, które chciałabym widzieć w mojej relacji z kolejnym partnerem albo z obecnym partnerem. Chciałabym tego dostać więcej. Kiedy te wszystkie rady mogą się nie sprawdzić, nie udać, nie przyjąć? Wtedy, kiedy nic nie zrobimy i będziemy tylko siedzieć i myśleć, jak to ma się zadziałać. Po prostu potrzebne jest działanie. Do zamówienia dochodzą też inspirujące działania. Mhm. Czyli pewne małe kroczki, które ty możesz zrobić, czyli pewien mały plan działań w kierunku spotkania takiej osoby. Tak? Jak będziesz siedział w domu, to prawdopodobieństwo, że ktoś się do ciebie odezwie, zapuka do twoich drzwi, okej, jest jakieś, tak? Bo tak też się zdarza. Natomiast większe jest, jeżeli wyjdziesz gdzieś i zrobisz coś, co cię inspiruje, tak? Pójdziesz do miejsca, gdzie uprawiasz aktywności, które ciebie interesują, tak? Na przykład określone sporty, tak? Medytację, jogę, czy też inne zajęcia. Rozpaczliwie szukam akceptacji, to negatywne przekonanie, a pozytywne akceptuję siebie takim jestem. Można to sobie wmówić? Ja bym tego nie nazwała wmówieniem sobie. To jest nauka. Naukowcy mówią, że potrzeba 21 dni i to między innymi dr Hemstetter powiedział, że potrzeba 21 dni na to, żeby zmieniła się chemia w mózgu, tak? Jeżeli do tej pory uwierzyłeś, że jest inaczej, to teraz twoje zadanie polega na tym, żeby zmienić ten program, osłabić siłę, ponieważ dominujące przekonania, dominujące myśli, dominujący program, nawiązując do komputera, komputerowy, wygrywa, tak? Mhm. To on działa w pierwszej kolejności. To jest czasem osłabnie to negatywne przekonanie, a z czasem w ogóle zapomniesz o nim. Napisał do nas słuchacz, czy wy w ogóle czytacie te SMS-y? A wcześniejsze SMS-y od naszego słuchacza brzmi, a ja tam w miłość nie wierzę, jestem brzydki i dlatego żadna dziewczyna mnie nie chce. A co to znaczy brzydki? Czy jesteś fizycznie brzydki? A jak wygląda twoje serce, twoje uczucia? Intelekt. Być może tam jest piękno. Napisał do nas też Piotr. Przyznam, że słucham tego i podchodzę do tego sceptycznie, aż się wierzyć nie chcę. To dla jednego wątpiącego też egzemplarz książki, zatem Piotr dostanie od nas również egzemplarz książki naszego gościa, Agnieszki Przybysz, Przyciągnij miłość, zastosuj sekret prawa przyciągania w związkach i relacjach. Ktoś się niepokoi, że nie słuchał pierwszej części naszej audycji i nie mógł przeprowadzić testu, który robiliśmy. No, nie był to do końca test, to było raczej pewne narzędzie, które pozwalało przyjrzeć się troszkę sobie i nie należy się jakoś ortodoksyjnie przywiązywać do tych wartości liczbowych, które tam padły. Też były warunki trochę inne niż takie, w których można sprawdzić, czy dociera do was. No, zresztą przez radio to raz czytaliśmy to troszkę szybciej, troszkę wolniej, więc też myślę, że to jest taka okoliczność łagodząca. Ta audycja będzie, tak jak i zazwyczaj nasze spotkania w Zostaw Wiadomość, będzie do odsłuchania już jutro z naszej strony internetowej polskieradioeuro.pl. Tam w zakładce podcasting będziecie mogli zajrzeć do tego, co przygotowaliśmy i będziecie mogli posłuchać jeszcze raz, być może przyjrzeć się temu, być może tak jak Piotr spojrzeć na to sceptycznym okiem, być może z czegoś skorzystać. Dużo różnych myśli i dużo różnych rad. Ja nie ukrywam, że do różnych będę jeszcze bardzo sceptycznie podchodził, chociaż są tutaj rzeczy, które jakoś odnajduję i pewnie w psychologii inaczej by się po prostu ponazywały, tak jak chociażby to samospełniające się proroctwo, ale jak rozumiem, pracujesz i masz zamiar pozostać przy tej metodzie. Jak rozumiem, tak, mam zamiar pozostać, ponieważ efekty setek referencji na stronie Coaching Institute, czy też na stronie Przyciągnij Miłość, świadczą o tym, że moi klienci, osoby, które się do mnie zgłaszają, stosują je i odnoszą sukcesy. I często w bardzo krótkim okresie czasu, co jest bardzo ważne. Na YouTube też są wideo
z ABC Przyciągnij Miłość, także zapraszam. A nie ma takiego niebezpieczeństwa, że być może w którymś momencie to przestanie działać, że to jest tylko na chwilę, to jest doraźna metoda? Powiem ci, klienci, którzy byli u mnie, czy też osoby, które robiły coaching ze mną 3, 4 czy więcej lat temu, z którymi mam kontakt, te efekty są stałe. Mhm. I to jest potwierdzone. No dobrze. Jak rozumiem, dla tych wszystkich, którzy spróbują nie do przecenienia doświadczenie, no, sprawdzenia tego, jak to jest, więc trzeba różne rzeczy przepuścić przez siebie, powiem tak bardzo technicznie, żebyście mogli stwierdzić, jak faktycznie sprawa wygląda. Agnieszka Przybysz, Przyciągnij Miłość, to ta książka, którą rozdawaliśmy dzisiaj i autorka, z którą dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Dziękuję bardzo i życzę wiele miłości każdego dnia w roku. A ja przypominam, że zostaw wiadomość codziennie, od poniedziałku do piątku, od 22 do północy. Przypominam też, że jeżeli macie ochotę do nas się odzywać, to możecie to zrobić nie tylko w trakcie audycji, ale także wtedy, kiedy nasz adres mailowy czeka także na wasze wszelkie pomysły, uwagi. Możecie się kontaktować z nami, pisząc na zostaw@polskieradio.pl. Adres taki bardzo tradycyjny i korespondencyjny to adres Aleja Niepodległości 77/85 00977 Warszawa, a jeżeli ktoś nie zdążył zapisać, to myślę, że może skorzystać ze strony, jeżeli chce na przykład, nie wiem, sernik wysłać do nas, my bardzo lubimy serniki, wysłać do nas tradycyjną pocztą, to znajdziecie ten adres na stronie polskieradioeuro.pl. I niezmiennie na zakończenie naszej audycji będziecie mogli wysłuchać fragmentu dobrej literatury. Przypominam, że książki często goszczą w Zostaw Wiadomość. Jutro też będziemy rozmawiali. Jutro będziemy rozmawiali w Zostaw Wiadomość z historykiem i będziemy rozmawiali o książce pod tytułem Historia brudu. Niezwykle dużo ciekawych informacji. Jak się okazuje, od bardzo niedawna używamy mydła, jeżeli spojrzeć na historię ludzkości. Być może zupełnie inaczej spojrzycie na prysznic w swoim domu, jeżeli posłuchacie jutrzejszego wydania Zostaw Wiadomość.